bardzo się cieszę, że chcecie posłuchać troszeczkę. No to trudne sprawy. Macie lat około 17, prawda? No to ja już musiałam pracować. 3 września musieliśmy wyjechać na ewakuację. To był nieprawdopodobny chaos, nieprawdopodobny tłumy ludzi z różnymi, no, różnie i samochody, i rowery, i jakieś wózeczki, wózki, konie, wszystko co tylko kto mógł mieć, no i oczywiście mienie z sobą. Mieliśmy jechać tylko do dworca w Krakowie. Dworzec został zbombardowany, o czym się dowiadujemy na moście Piłsudskiego. Zawracamy, a ojciec i moja siostra nie widzi tego, bo to jest zupełnie niewyobrażalna rzecz, co to się stało, jaki był chaos i hałas. Jedni jadą do przodu, jedni jadą do tyłu, my się wycofujemy, jedziemy. I jedziemy na wschód. Pamiętam właśnie taki moment pod Janowem, gdzie dojeżdżamy do Janowa, to tak troszeczkę w górkę był rynek. Przyjeżdżamy i żyję dlatego, że nie lubię zupy owocowej. Bo była taka knajpka, w której to jedna, jedyna jeszcze otwarta i nic więcej nie było, tylko była zupa owocowa. I wszyscyśmy tam na tą zupę owocową poszli, ale ja bardzo nie lubię. Więc bardzo prosiłam mamę, żebyśmy stamtąd wyszli. No i rzeczywiście wyszliśmy stamtąd, zjeżdżamy tak w dół koło cmentarza. Przyleciały samoloty i zbombardowały Janów. Ojciec pojechał, ukradli mu jakieś pieniądze, które miał komuś przekazać, no więc znowu tragedia, skąd to oddać. No ale przyjeżdża, wraca stamtąd, jest zachwycony, bo to wspaniali ludzie, franaszkowie. Posada jest, nadzieja na mieszkanie jest. A na razie otrzymujemy pokój u naszych znajomych. A znajomi to major Wojska Polskiego, niejaki Tumanowicz Walerian. Dlaczego mówię to nazwisko? Bo on potem no, cały czas ukrywał się oczywiście i działał w podziemiu podczas wojny. Potem był w Wilnie, a potem po wojnie wytoczyli nasze państwo ówczesne, wytoczyło proces. Głośny bardzo proces winu i skazali 3 oficerów, Kaczmarczyka, Ostafina i właśnie Tumanowicza. Skazano na karę śmierci za tą działalność polityczną w obronie Polski. No jest znowu bardzo biednie, bo ta posada wprawdzie jest, ale jest to bardzo skromna posada finansowa. Ja chodzę do szkoły tak zwanej ogrodniczej. To jest gimnazjum, potem liceum, gdzie uczymy się no, różnych takich rzeczy, ale to jest wszystko no, tajne. I tych, jak historii, geografii, łaciny, uczymy się w prywatnych mieszkaniach. Z tego, co to jest łapanka, no na pewno w filmach jakiś było to pokazane. To po prostu nagle podjeżdżają wozy z żołdakami niemieckimi, wysypują się stamtąd i kto jest pod ręką, to są zabierani. No jedni do więzień, jedni rozstrzelani, co niektórzy może wypuszczeni. Powstanie wybuchło.
ojciec i siostra wrócili dopiero po 3 dniach, bo byli w pracy wtedy. Byliśmy na Żoliborzu. Od momentu powstania myśmy cały czas, prawie 2 miesiące, byli w piwnicach. Zawieziono nas do Pruszkowa pod Warszawą. Tam w tej chwili w Pruszkowie jest muzeum pamięci właśnie tych wygnanych. Tam znowu była olbrzymia hala, podobno tych hal było 5. Co chwila wyrzucali nas z tej hali, segregowali mężczyźni na prawo, kobiety i dzieci na lewo i znowu z powrotem. Ale w pewnym momencie wpadają Niemcy i wygarniają nas stamtąd. Tatuś pobiegł po zupę, a mamusia, nie chcąc znowu się rozstać, biegnie po tatusia i 70 osób ma stamtąd odejść. Niemcy odchodzą i zostawiają nas jakiemuś kolejarzowi. Kolejarz nas składuje do takiego wagonu zamkniętego, ale też taki bydlęcy wagon. Zamyka nas i w tym momencie przeskakuje Niemiec, a ten Polak prawdopodobnie chciał nas uratować. No ale nas wyciągają, dają nam maleńki kawałeczek chleba, taki okrągły, i ładują nas do wagonu, bo brakło im 70 osób. Wśród nas jest 3-letnia dziewczynka także. 70 osób w wagonie to jest szalenie dużo. Gdzieś w pewnym momencie dowożą nas do jakiejś... Cudowna pogoda jest, las przepiękny. Chcą nas zostawić, ale nikt się nie zgadza na to. Tatuś bardzo ma ochotę, ale znowu może nie. Okazuje się, że tam była jakaś fabryka, która potem została zbombardowana i tam wszyscy zginęli. W ten sposób dojeżdżamy do, jak się okazuje, obozu koncentracyjnego Neuengamme. To był nie męski obóz koncentracyjny pod Hamburgiem. Straszny obóz. Znowu się otwierają te drzwi i raus mężczyźni. Mnie się wydawało, że coś się złego dzieje. Popatrzyłam na ojca, chciałam się pożegnać. Nie wiem, czy się chciałam pożegnać. Chciałam się rzucić na szyję ojcu. Podać mu futro, bo miał ze sobą. Ale popatrzyłam na mamę tak bokiem. Mama tak strasznie przerażona. Dałam sobie spokój. Już więcej nie zobaczyłam ojca. Był tam też taki młody człowiek, no, chyba w waszym wieku. Miałam pamiętnik jakiś i to została mi taka kartka na wieczną pamiątkę koleżance Doli i niedoli w podróży do... W podróży na obczyznę wpisał się Stasiek. Kto? 4.10.44. Moja mamusia dostała powiadomienie z urzędu, jest tam fotografia mojego ojca, jest kserokopia powiadomienia. Prawdopodobnie mało kto ma taki oryginał, to z oryginału jest. Jest bezpaństwowiec, no więc bezpaństwowiec można go było zgarnąć skądkolwiek. Jest napisane, że lekarz podpisuje się, że został zbadany ojciec, że no, tak jakby nic nienormalnego w śmierci jego nie było i że został spalony.
Podobno wtedy doszła do niego, w dzień, kiedy umarł, doszła do ojca paczka od jego matki, która go szukała nieprzytomnie zupełnie. O nas widocznie coś wiedziała. A wiadomość o śmierci ojca doszła do mojej mamusi, do obozu. Litera P, Polska, myśmy to nosiły. A nad tym winklem były numery. Myśmy miały numery 77, 48, 49 i 50. Tu jest właśnie nasz numer. To jest mamusi numer 77, 150. To taki woreczek niby higieniczny, ale nie pamiętam, żebyśmy ani mydła dostali, ani ręcznika. No ale jakoś myśmy się wyrzucili. A były w tych wagonach to takie maleńkie okienka wąskie, no jak w takich bydlęcych. Moja siostra wysoka, szczupła, podskoczyła do tego okienka, każdy krzyczy nazwisko. Siostra krzyczy, Żulechowski, Żulechowski. Pobiegł papuś. Siostra chciała mu rzucić futro, mówi, nie, ja zaraz wrócę. Daj mi tylko papierosy. Na pewno nie wierzył, że wróci. Przecież wiedział, zdawał sobie sprawę, zresztą no, już miał na pewno jakiś kontakt. Więc siostra ostatnia go jeszcze chyba widziała przez to okienko. Więc pracujemy, ja w gminie, potem w Wojsku Obrony Pogranicza, siostra w Urzędzie Miasta. No i tam jakiś czas zostajemy, po czym udaje mi się wreszcie wyjechać stamtąd w 51 roku. Buduję nową hutę przez 3 miesiące. Dorabiamy się od łyżki drewnianej, bo nic nie mamy. Ale jesteśmy pogodni. Młodzi i wysocy ciągle jeszcze, czego wam serdecznie życzę. Bardzo wam dziękuję, to by mogli na długo opowiadać. Dzisiaj jestem jakoś szczególnie podminowana, jest was szalenie dużo. Bardzo wam życzę, żeby nigdy nic się wam takiego nie stało i bardzo, bardzo was serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam waszych rodziców. Bardzo serdecznie uściskajcie, ucałujcie i zawsze o nich pamiętajcie. Dziękuję bardzo. No, spotkanie bardzo owocne. Warto spotkać się z osobą, z żywą historią. Nigdzie się nie da przeczytać w żadnej książce takich uczuć i takich odebrać, jak na takim spotkaniu. Bardzo polecam. No więc było to naprawdę niesamowite i bardzo wzruszające spotkanie i ogólnie historia, którą pani opowiadała tak cudownie i naprawdę w bardzo ciekawy i zajmujący sposób. I no naprawdę bardzo warto było słuchać czegoś takiego, bo to dużo wnosi w życie i dużo zmienia.